równe, gramy do 5. Wojtek nie trafił, no to teraz czas podwyższyć prowadzenie. Ma do zera, robi się groźnie, ale to nic, działa dalej. Teraz uderzam w lewy, dorny róg. W grze psychologicznej jak na razie zdecydowanie przegrywam. Czas się podnieść, po prostu. Przedostatni rzut karny i muszę go strzelić, żeby utrzymać jakiekolwiek szanse na zwycięstwo. Znowu był blisko, ale brakło dosłownie tyle. Gramy dalej, ostatnia seria. Muszę strzelić, żeby wygrać. Drugą konkurencją będą kręciołki z turbo kozaka. Po ile robimy? 15? 15. I zobaczymy, kto strzeli bramkę i kto wygra tę konkurencję. Kuba, kto zaczyna? Papier, kamień, nożyc. Dobra. 3, 4. No to ja, zaczynam. No to jedziemy. 1, 2, 3, 4, 5. Także po jednej próbie z Kubą zobaczymy, kto będzie w tym lepszy. Jedziemy. Kuba zaczyna. Spróbuję mocno, ale technicznie obok Wojtka. Wojtka, dawaj! Ja byłem pewny, że ty będziesz kiwał tutaj, a ty proszę. Kuba, dasz radę. A tam, bo ja nie walnąłem, to w poprzeczkę też może dam radę. Kuba się boi, a to 3 na 3 będzie. Dawaj, Kubuś, jedziemy. Teraz jedziemy do mnie, do pobicia, jedna poprzeczka. Było bardzo blisko, już miałem mówić, że te pierwsze strzały nam dzisiaj siedzą. Jest, tak jest, czy będzie zwycięstwo? Kuba, będzie zwycięstwo? Albo tata zaraz oceni. Wojtek, zakończy. Sprawdzamy VAR. Poprzeczkę wygrałem, teraz nadszedł czas na konkurencję wymyśloną przez tego pana, czyli 13 piłek, 30 sekund. Tata Kuby nam tutaj pomoże za kamery i policzy nam czas. Także kto strzeli więcej bramek, wygrywa. Jeśli nie zdąży w 30 sekund, trudno, twoja strata. Jedziemy. No to lecimy.
lecimy. Oj, oj, oj. Przyznam szczerze, że żeby uderzyć te 13 piłek w 30 sekund, trzeba się lekko pośpieszyć. Pogoda nie dopisuje, także Kubie, świetnie poszło. 5 bramek jest do przebicia. Startujemy. Dawaj Kuba! Stop! Dawaj! 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 Chodź Kubuś, chodź! Dawaj, stop! Naszą dogrywką będzie wkręcanie do bramki za linii bocznej i gramy po jednej piłce. Tak więc, zaczynamy, jedziemy! Oj! No i mamy jeszcze jedną dogrywkę. Jest! I teraz, trzy. Będzie znowu dogrywka, dogrywki, dogrywki? Nie będzie. Będzie! Jedziemy z dogrywką, dogrywki, dogrywki, dogrywki. Oj, 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 oj! Dogrywka, dogrywki, dogrywki? No to jedziemy z dogrywką, dogrywki, dogrywki. A jako, że Kuba trafi, to będzie dogrywka, dogrywki, dogrywki, dogrywki. Nie, no Kuba to jest profesor. Jaki fart! Dogrywka, dogrywki, 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 dogrywki. Oj, oj, oj! No i Kuba, kończymy. Dogrywki, 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 dogrywki. Jednak nie kończymy. Profesor. Fajne tutaj, nie? Ostatnią konkurencją będzie no-touch, czyli strzelamy z coraz dalszej odległości i piłka nie może dotknąć piłki. Linii! Linii, wiem. Musi od razu po prostu wpaść do bramki. Zaczynamy z linii, tak więc jedziemy. Kuba zaczyna. Oj, Kuba nawet te strzeli! Kubuś, dziękuję Ci za to, że wystąpiłeś w moim odcinku z piłkarskimi wyzwaniami. Jak Ci się podobało? No, według mnie bardzo fajny odcinek i czekam na kolejne zaproszenie. To ja już Cię zapraszam i widzimy się, mam nadzieję, że w rewanżu. Tym razem w Krakowie czy w Świdniku? W Krakowie. W Krakowie, także od Kuby poszła teraz deklaracja. Pozdrawiamy tatę, który będzie miał do przejechania jakieś 8 godzin w dwie strony. Tak więc subskrybujcie kanał Kuby, odwiedzajcie go na TikToku, napiszcie nam komentarz, jak Wam się podobało. No i cóż, do następnego odcinka. Siema! Cześć!